w łącznej punktacji całego cyklu, zatem nie nastąpią zmiany, kolejność zostanie utrzymana, która została ustalona po wczorajszym konkursie. Adam Małysz zwycięży na drugim miejscu, Martin Helvard, a trzecie miejsce na podium zajmie Norweg Daniel Forvang. I na zakończenie naszej transmisji jeszcze miły obrazek, czyli dekoracja trójki najlepszych zawodników w całym letnim sezonie Grand Prix w 2004 roku. Trzecie miejsce na podium dla Daniela Forvanga z Norwegii, 312 punktów. Na miejscu drugim Martin Helvard, który zgromadził 362 punkty, a zwycięzcą letniego cyklu Grand Prix po raz drugi w karierze Adam Małysz, 520 punktów, ogromna przewaga Polaka nad rywalami i bardzo nas to cieszy. Gratulacje dla Adama Małysza i tym sympatycznym obrazkiem, tym optymistycznym prognostykiem w perspektywie sezonu zimowego kończymy już naszą relację. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.